Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam samochody z roku modelowego 2023. Dacia Jogger oraz Dacia Nowy Duster. W nowych kolorach khaki lichen, bez końcówki ni. Khaki lichen jest to nowy kolor, niemetalizowany. Zwróćcie uwagę na to, że mówię kolor niemetalizowany. Z poprzednim kolorem szary Urban były pewne perturbacje u różnych dealerów, u różnych klientów. Zarówno ten, jak i tamten kolor są to kolory niemetalizowane. Mamy nowe loga, nowe znaczki. Nowy znaczek, tak jak widzicie, zastąpił znaczek z napisem Dacia, z powlekanym kolorem chrom, jakoś tak. Nowy grill, mocniejszy, znika element Y, tajemniczy element Y zniknął. Nowy grill w białej kolorystyce z białymi elementami. Przechodzimy do Dacia Duster. Tutaj również nowy grill, nowy znaczek. Szkoda, że ten znaczek nie jest odblaskowy. Może przepisy pozwoliłyby na to, żeby ten znaczek był odblaskowy i to jest pewna podpowiedź dla producenta. Fajnie by było na ulicy zobaczyć połyskujące znaczki loga Dacia. Nowe elementy kolorystyczne znalazły się również w kloszach reflektorów przednich, również w kolorze białym. Idziemy dalej. Nowe funkcje. Nowe funkcje w Dacia Duster. Może się uruchomi. Jest, uruchomiła się. Elektrycznie składane i rozkładane lusterka. Z funkcją karty Keyless Entry, czyli wolne ręce, na której jest również nowe logo Dacia, czyli z nową kartą w wersji Journey, taką jak prezentujemy, są w standardzie elektrycznie rozkładane i składane lusterka. Jeszcze jedną rzecz zapomniałem, nowa kolorystyka ozdobnych elementów zderzaka. Znika plastikowy element w kolorze chromu, pojawia się nowy kolor grafitowy Mega Life. Ten kolor znajdziemy również na obudowie lusterek oraz na relingach, czyli osłony ozdobne zderzaka, obudowy lusterek oraz relingi. To jest nowy kolor. Złagodzenie kolorystyki według pomysłu Dacia. Jest to zbliżenie do natury. Jakkolwiek w tych czasach, czyli pod koniec 2022 roku, te kolory kojarzą się dosyć wojennie, to ogólny pomysł jest na to, że Dacia zbliża się bliżej natury, stąd kolorystyka, stąd łagodzenie kolorów na samym samochodzie. Tył auta. Również pojawia się nowy napis Dacia w kolorze białym. Zabrany jest znaczek logo poprzedniej generacji z rocznika 2022 i wcześniejszych lat. Tutaj mamy Dacia. Pojawia się również nowa osłona zderzaka, ozdobna osłona zderzaka w kolorze grafitowym Mega Life. Nie znajdziemy w nowych autach ozdobnej końcówki rury wydechowej. Ten element jest do dokupienia na akcesoriach. Jeszcze jakiś czas temu kosztował około 350 zł brutto. Ile kosztuje w chwili, kiedy zapytacie, będziemy sprawdzali na bieżąco. Nowa funkcjonalność będzie zawsze działała, jak będziemy zbliżali się do samochodu na odległość mniej więcej metra. Będzie to otwarcie auta oraz rozłożenie lusterek. Zapraszam Maćku do wnętrza. Tutaj też jest kilka zmian. Pierwszą zmianą, jaką na pewno zwrócicie uwagę, są dysze nawiewów. Tu mamy prostokątne, we wcześniejszych wersjach, we wcześniejszych rocznikach modelowych były to nawiewy okrągłe, nieco łagodziły wnętrze. Tutaj jest prostokątne, są prostokątne, w nowej kolorystyce również nie znajdziemy tutaj plastików powlekanych w kolorze chromu. To jest kolor, też wydaje się mi, grafitowy Mega Life, czyli również złagodzenie kolorystyki wnętrza. Na drzwiach od kierowcy znajdziemy nowy panel sterowania lusterkami, czyli tryb automatyczny, który w tej chwili widzicie, pali się pomarańczowa lampka. Możemy również samodzielnie złożyć lusterka, jak to się mówi, z palca, albo w trybie automatycznym.
Również samo sterowanie lusterkami znalazło się w tym panelu. We wcześniejszych modelach było obok kierownicy. Wnętrze poza dyszami nawiewów zmieniło się również kolorystycznie. Na gałce zmiany biegów nie mamy tutaj plastiku powlekanego w kolorze chromu. Na przycisku hamulca ręcznego również nie ma tego koloru. Na sterowaniu klimatyzacją automatyczną również nie ma tegoż koloru. Jest stonowany w kolorze Graphite Megalife. System multimedialny, tutaj również zaszły zmiany. Wcześniejszy zestaw był kolorowy. W tej chwili jest jedno albo dwukolorowy, bardzo mocno stonowany. Trochę grafitu, trochę khaki. Co do funkcjonalności pozostało to samo. Muszę dodać, muszę zaznaczyć, że w produkcji roku modelowego 2023 oraz w końcówce produkcji roku modelowego 2022 nie ma bezprzewodowej replikacji telefonu. O tym pamiętajcie. Została oczywiście replikacja na kabelku. Także przynajmniej częściowo bawimy się aplikacjami Android Auto albo Apple CarPlay. Zmiana zaszła w funkcjonalności nawigacji. W tej chwili z rocznikiem modelowym 2023 producent oferuje 3-letnią bezpłatną subskrypcję map przy minimum 2 aktualizacjach w roku. Także jest więcej nieco w tej fabrycznej nawigacji. Kierownica, zniknęło logo wcześniejsze, jest napis Dacia w kolorze białym w nowej czcionce. Jest jeszcze jedna funkcjonalność, nowa opcja, którą za chwilę pokażemy. Do tego musimy odpalić silnik. Jest to wersja z kartą, więc odpalenie następuje po naciśnięciu przycisku. Nową opcją, nową funkcjonalnością jest czujnik deszczu. Uruchamiamy go w ten sposób, że manetkę sterowania wycieraczkami ustawiamy w pozycji 1 na dół. Tutaj widzicie, jest 0, czyli wyłączone wycieraczki. Następnie jest auto i to jest tryb auto. W tej chwili wycieraczki będą działały automatycznie, oczywiście tutaj z korektą częstotliwości pracy tych wycieraczek. A jak to działa? Już prezentuję. Tworzymy sztuczny deszcz. Proszę, zadziałały. Jest nowa funkcjonalność, w zasadzie dwie. Elektryczne składane lusterka oraz czujnik deszczu Dacia Duster rocznik modelowy 2023. Jak widzicie, prezentujemy samochody do jazd próbnych, na które Was serdecznie zapraszamy. Mamy Dustera w nowej gamie modelowej z silnikiem TCE 100 koni z fabryczną instalacją gazową. O! I mamy Dacia Jogger, również z tym samym silnikiem, również nowy rok modelowy. Zapraszamy Was serdecznie. Jeżeli chcielibyście kupić jeden z samochodów Dacia, jeden z modeli Dacia, zapraszam serdecznie. Na pewno widzicie, dookoła nas są samochody, część jest już sprzedanych. Klienci czekają na odbiór tych aut, ale niektóre z tych egzemplarzy są również dostępne od ręki. Część również do nas dojeżdża, także zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Telefony kontaktowe za chwilę się pojawią do nas, do mnie albo do Maćka, obojętnie do którego z nas zadzwonicie. W tej chwili pozostaje mi tylko życzyć Wam dużo zdrowia. Zaproszę na następne produkcje. Do zobaczenia.